Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia według Rafała Ziemkiewicza. Już kolejny tydzień o nowej porze. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry Państwu, a może właściwie już dobry wieczór, czy dzień... No po południu to chyba można tak. Dobre popołudnie, good afternoon, tak zacytuję sławny film. Tak, ale chcielibyśmy też Państwu podziękować, że Państwo tak przyzwyczaili się. No fakt, to był pierwszy odcinek, ja akurat byłam na krótkim urlopie, ale podobno wynik oglądalności świetny. Wszystko w Państwa, chciałem powiedzieć, rękach, ale to guślawa metafora, w oczach. Tak, wszystko w Państwa oczach, zatem przechodzimy do podsumowania. Zaczynamy. Słuchaj, Rafale, ja myślę, że może dzisiaj rozpoczniemy, bo takiego oczywiście było bardzo dużo, bardzo istotnych wydarzeń, ale ciekawy artykuł się wczoraj ukazał w Gazecie Wyborczej dotyczący zmian w warszawskim ratuszu. Wiesz, co mam na myśli? Wiem, co mam na myśli. No, mówimy o tym cały czas, ale jakżeż tu nie mówić, kiedy Rafał Trzaskowski nagle postanowił zakazać krzyży w tym, ponieważ, jak wiesz, teraz jest tak, że dzieci się stresują. Dzieci się stresują, jak się do komunii posyła, bo muszą iść do spowiedzi i to jest strasznie stresujące. Co roku jest taka kampania, to już a propos wyborczej. Ksiądz Boniecki, jeden w rankingu niemądrych księży, mocno na topie, że tak powiem, na wysokim miejscu właśnie stwierdził, że to jest jednak takie nieludzkie, żeby wymagać, że to dziecko ma, mówię, jak dziecko ma, dla dziecka jest stresująca świadomość, że coś zrobiło nie tak, to jak potem wymagać od dorosłego? Jakby się wychowa takiego, a potem nagle w wieku, prawda, 16 czy 18, a może dopiero 21 lat, dobra, to teraz uważaj, jest tak, że są dobre rzeczy i złe rzeczy i tych złych to nie rób. Rychło w czas. Dobra, ale to pomijając wszystko, skąd to wzmożenie Trzaskowskiego? No, mam wrażenie, że to jest dość rozpaczliwy ruch wyborczy. Pewnie to już wszyscy komentatorzy tak na poważnie zaczynając w ten sposób Państwu wyjaśnili, bo wyjaśnienie się narzuca, no jest to dość logiczne. Rewolucja Tuskowi nie wychodzi, sondaże nie są takie, jak miały być. Nie ma tej tak zwanej mijanki, nie o której mijanki, mówiłeś. Nie ma trójki z przodu. A jak już mówiłem Państwu, jak nie ma mijanki, no to rewolucja traci rozpęd, bo jak jest świadomość, że mogą wrócić tamci, to już nie ma takiej znowu gotowości do rozliczeń, a poza rozliczeniami to ta ekipa nie ma nic do zaproponowania. Rozliczamy i robimy, co Niemcy każą. To są właściwie dwa przykazania. Więc rozpaczliwym ruchem jest teraz po pierwsze sięganie po żelazny elektorat, żeby go jeszcze maksymalnie utwardzić, że to jest elektorat antyklerykalny. Po drugie, no, ten antyklerykalizm w ramach koalicji 13 grudnia jest zagospodarowywany przez lewicę. Więc to jest troszkę bratobójcza, można powiedzieć, że to jest określenie oczywiście patriarchalne, brato osobobójcza. O, tak, o, tak by było lepiej. Bo w tej instrukcji, właśnie, bo tak, bo tu nie chodzi tylko o symbole religijne. Tutaj nie chodzi tylko o symbole. To uwaga, trzymajcie się Państwo krzeseł, bo zaraz... Jeśli, dobra, w takim razie cytuję. Jeśli petent zażąda stosowania w rozmowie konkretnej formuły, pracownik ratusza ma to uszanować. I tutaj tak chodzi jest. Też oczywiście o zaimki. Przed rozmową z osobą niebinarną trzeba właśnie zapytać o te zaimki. Trzeba również pilnować tego, no, w jaki sposób na przykład taki urzędnik zwraca się, czy mówi o mieszkańcach Warszawy. Zamiast mieszkańcy czy mieszkanki w Warszawie, czyli tutaj stosujemy rozróżnienie na płeć, tak? Czyli jesteś powiedzmy mieszkańcem Warszawy, powinieneś być określany jako osoba mieszkająca w Osoba mieszkająca, a może mieszkańcze. Albo mieszkańcze warszawskie. Proszę Państwa, proszę to wszystko stosować. Teraz jak Państwo będą w Warszawie, gdzieś w urzędzie, to uprzejmie zażądajcie, żeby was spytali, czy jesteście binarny, czy niebinarny, jak się do zwracać. Ja od razu mówię, do mnie proszę jaśnie panie. Tak sobie, że jak w warszawskim ratuszu będę. Nie mam nic przeciwko tym biednym urzędnikom, ale niech oni odczują to na własnej skórze, żeby pobłogosławili odpowiednio w myślach pana Trzaskowskiego za te kretynizmy, których on nawypisywał i tak, w zarządzeniu, chyba w rozporządzeniu, tak? No, chodzi oczywiście o takie zarządzenie, żeby pokazać tym swoim osobom popierającym lewicę, tym różnym tam aktywistom i innym, że nie muszą już popierać żadnej pani Lempart, żadnych tych nawet najbardziej nakręconych lewicowych szaleńców, ponieważ pan prezydent Trzaskowski jest taki właśnie jak oni. Tylko z tymi symbolami religijnymi się zastanawiam. Bo że oczywiście, że krzyży... Znaczy tak, po pierwsze, a jak ja wejdę z symbolem religijnym? Może.
możesz. Możesz mieć na szyi medalik. Mogę mieć? Możesz mieć medalik na szyi, ale nie możesz postawić na przykład, nie wiem, krzyża na biurku. Aha. Takiego na przykład. To tak figurki. Szczegółowo przemyśleli tak, to już tak. W tym. Ale tam krzyży to wiadomo, że nie wolno. A na przykład jak rabin będzie chciał zapalić świece chanukowe, to mu pan Trzaskowski zabroni? No chyba byłoby to nie właśnie. Wpadnie Trzaskowski z gaśnicą i z... Nie, bo ja właściwie to wiem, teraz się już takie przekręty robią, takie w sensie oni są takimi kameleonami, że mogę sobie wyobrazić Trzaskowskiego z gaśnicą, kto w imię świeckości państwa, bo symbole religijne to są symbole religijne. No pomijam to, że nie wiadomo co dla kogo, bo na przykład w Sejmie jest taki pan poganin, co tam czyszczeniem uszu leczy nowotwory, jeśli dobrze pamiętam, czy jakiś jest taki naprawdę? Wytatuowany, taki wydziarany, wygląda jak Quick z białego wieloryba z Moby Dicka. Nieważne, więc on na przykład, jak jest poganin, to nie wiem, no dla niego na przykład gałązka dębu może być symbolem religijnym. No nie? Może być, ale nie ma zakazu takiej gałązki. A jak to jest, postawi na biurku na przykład coś takiego z liściem i Ach, ty mówiłeś chyba panu Józefa Ciuku, tak? Tak, o nim mówię, ale mówię jako przykładzie. Ja mam prośbę, nie sądziłem przez do pana rabina Szudricha. Czy on by mógł wykorzystać swoje, jak mówimy o tych symbolach religijnych, to przecież gwiazdę Dawida też zakazał w tej chwili Trzaskowski i wszelkich innych półksiężycy, ale od półksiężyca to już zostawmy, tutaj się nie zwracam. Po prostu mam prośbę do pana rabina Szudricha. Czy on by mógł swój niezwykły wpływ, który posiada na naszych elity polityczne, wykorzystać w dobrej sprawie i opier... Chciałem wytłumaczyć panu Trzaskowskiego, tak jak po wybitej szybie czy po osmaleniu ściany w synagodze, żeby się odstosunkował od symboli religijnych. To tak, bo wiesz, wiem, tak, że jak bo... to prymas, ksiądz, biskup Jerdaszewski powie, to Trzaskowski będzie puchł z dumy, bo jemu właśnie o to chodzi. Dlatego się zwracam do pana rabina, jeśli można taką... drobną prośbę mam. No właśnie, bo tu się chyba, bo tutaj właśnie czytamy też tak szczegółowo, że chodzi o neutralność urzędu jako instytucji, ale chyba neutralność nie polega na, no właśnie, na zakazywaniu komuś? Neutralność? Nie, no to są oczywiście, nie wiem, głupoty, które mają, jak mówię, wpłynąć na takich najbardziej szurniętych, ponieważ na tych w miarę normalnych to oni już widzą, że nie wpływają. Zresztą cała obecna retoryka Platformy to dokonał się jakiś zwrot, prawda? Już dokonał dwa tygodnie wcześniej, że widzieliśmy Tuska, który tam gromy miotał z... Kuł ten, jak to ładnie u mnie w Saloniku Agaton Koziński podkreślał, to kucie paluchem tej powietrza dzielącego go od ław poselskich PiSu, prawda, i te ciosy karate na mównicy, które ćwiczy. Czyli mówisz o tych rosyjskich pachołkach, rosyjskie, tak? Płatne pachołki Rosji i tak dalej, ale teraz no właściwie nie ma nocy, żeby Donald Tusk jakiś nie wypisywał tweetów w środku nocy jakiś auruskich. Dzisiaj nawet nad ranem chyba porównał Jarosława Kaczyńskiego do Putina. Znowu, tak. No, to coś zdumiewające, ale ja nie wiem, czy on nie ma jakoś źle głośników w sypialni ustawionych, że wyraźnie nocą go wprawia to w jakiś taki stan, taki kierwiński, powiedziałbym, i właśnie te wypisuje te jakieś tutaj walczmy z Ruskim, z Putinem, to znaczy z Kaczyńskim, bo w końcu, wiesz, no Kaczyński planował razem z Orbanem i Putinem rozbiór Ukrainy, o ile pamiętam. Tak, kto to był? To Tomasz Lis mówił, czy Piątek? Nie, Lis, nie, Giertych, Lis, ktoś w tych okolicach, ale to, że tak powiem, obóz Tuska, nikt tego nie uznał, że jest to zbyt głupie, żeby tego nie nagłaśniać, w związku z czym wiele jeszcze przed nami przyjemności. Tak poważnie mówiąc, no bo nie wiem, no naprawdę kameleonizm Tuska już przekroczył wszelkie granice dawno temu i wydawało mi się, że bardziej nie można, ale można, właściwie że można wszystko. Znaczy jutro może Tusk ogłosić, że PiS to jest partia niemiecka. I że to są niemieckie pachołki, które chcą zniszczyć polską gospodarkę na żądanie Niemiec, dlatego się domagają CPK. Albo czytałaś, CPK to jest, to ruskie chcą CPK w Polsce. Tak, żeby rozproszyć polski wysiłek gospodarczy, który zamiast na modernizowanie Chopina go tutaj przenieść tego. Więc może Tusk ogłosić, że PiS to jest niemiecka partia, która niszczy Polskę pod dyktando Niemiec, a on, Tusk, zawsze krytykował Angelę Merkel, prawda, przestrzegał przed Nord Streamami. No co? No Radek... Donald Tusk w tym tygodniu wyszedł i powiedział, że Polska będzie największym beneficjentem paktu migracyjnego. O!
To jest jeszcze osobny wątek do tego, ale chciałem powiedzieć, że jak... Dlaczego miałby Tusk takiej wolty nie wykonać? No jak? To przecież Radosław Sikorski mówił, że Nord Stream to jest gazowe rapallo. Mówił? Mówił o nowym pakcie Ribbentrop-Mołotow. Miał takie fazy, bo oni wszyscy mieli już takie różne fazy. Jeszcze tylko w ONR-ze nie byli, ale dlatego, że ich w ONR-ze by nie chcieli prawdopodobnie. A tak poza tym to już przecież niektórzy z nich, no właśnie Sikorski, już nie mówię o Michale Kamińskim, prawda, który obskoczył wszystkie możliwe partie. On nawet w ONR-ze był, znaczy nie w ONR-ze, tylko w takim jeszcze bardziej w Narodowym Odrodzeniu Polski zaczynowym. Jeszcze bardziej radykalnym odłamie od ONR-u czy innych tych fal. No dobrze, ale Rafale, zastanówmy się, czy są tego jakieś konsekwencje, no bo my tutaj się śmiejemy, mówimy tak, oczywiście Rada Europejska przyjęła pakt migracyjny, już wszystko jest tak, można powiedzieć, klepnięte, a Donald Tusk znów wychodzi i mówi, nie, właściwie nic się nie stało, no i co, i są z tego powodu jakieś konsekwencje? Przecież 100 konkretów też nie zrealizował prawie żadnego. Ale kto ma wyciągnąć konsekwencje? Tymi, którzy mają wyciągnąć konsekwencje, są wyborcy. No właśnie. A oni sobie wyraźnie z tej chwili skalkulowali, że na eurowybory nikt nie pójdzie poza już takimi naprawdę bardzo sfanatyzowanymi. No podobno 44%, taki był sondaż. No nie wiem, ale jakie ten... jakakolwiek będzie frekwencja, to jest, że obie partie, zresztą, bo o konstrukcji list wyborczych PiSu też możemy porozmawiać, ale to już właściwie nie jest wydarzenie tego tygodnia, jako zeszłego. Ale obie partie się ustawiają właśnie, nikogo nie będą przekonywać, będą tylko mobilizować żelazne elektoraty. Przy czym Tusk to robi chyba nieumiejętnie, bo mobilizuje raczej elektorat PiSu, no bo już oskarżenie PiSu, że jest partią rosyjską, jest jednak za głupie, myślę, nawet dla jakiejś tam części tych, co głosują na Koalicję Obywatelską, nie mówiąc o tych, co zagłosowali na trzecią drogę. Mhm. Bo był taki sondaż. Ibris też dla Rzeczpospolitej. Ibris... Tam chyba 60% opowiedziało się, no, że za tym, że to jest 60% Polaków stwierdziło, że ten atak Tuska jest głupi. 30% poszyklasnęło, co jest pewnym spadkiem, bo dotąd jest rzeczy typu włamanie do Ziobry, prawda, czy aresztowanie Wąsika Kamińskiego, czy inne te gangsterstwa w TVP, to wszystko to 40% twardo mówiło, niech żyje Tusk, prawda, wódz ma rację i dobrze, tak dobrze na pochybel PiSowcom. Więc jeżeli nagle to spada o 10%, to znaczy, że jednak już nawet wśród tych żelaźniaków jakieś odruchy, resztki rozumu przemówiły, że zaraz, no latami tutaj jedziemy po tym Kaczyńskim, że on nas skłóca z Rosją, sypie prach w tryby, utrudnia reset, że wymyślił sobie zamach smoleński i przez to nas skłóca z Putinem i teraz się nagle okazuje, że on ten zamach smoleński... W ogóle zamach... Nie zdziwię się, jak Tusk nagle jutro wyjdzie i powie, że zamach był w Smoleńsku. Zamordowali nam prezydenta i na pewno zrobił to Kaczyński i on, Tusk, przecież od początku mówił, że tam był zamach i zawsze z tym zamachem walczył, prawda? Nie tam jak jakiś Macierewicz, który usiłował rozumiewać, że to nie wiadomo, co się stało i tak. I jakaś, no powiedzmy 30%, może 20% jest już tak zaczadzone i tak ogłupiałe, że oni głupią, uwierzą. Tak, wczoraj, dzisiaj Tusk mówi, że zawsze tak mówił. Zresztą mówię, że Tusk może w tej chwili powiedzieć o wszystkim właściwie, że zawsze tak mówił. Proszę sobie wygooglać deklarację założycielską Platformy, która się nazywa Deklaracja Krakowska, wymiennie zwaną Wawelską. Jak to Platforma w Unii Europejskiej będzie naszej katolickiej tożsamości bronić? Tu u stóp Wawelu, przy grobach naszych królów będziemy właśnie wiary katolickiej bronić polskiego patriotyzmu. Czyli słowo nienormalność nie pada w tej deklaracji. No, w związku z czym, no Janek Pietrzak miał takie określenie niezbyt eleganckie, ale publiczność się zawsze śmiała, człowiek o konsystencji gluta. I to jest naprawdę, to są politycy gluty, to są glut, który się w każdą formę wciśnie i do wszystkiego przyklei. No dobrze, ale najgorsze jest to, że są osoby, które w to po prostu wierzą, no sam powiedziałeś, tak, te 30, to jest chyba najgorsze. To jest niesamowite, jak trzeba mózg zeszlifować po prostu tak do gładzi lustrza, że im się tam już nic nie styka jedno z drugim. Nie, nagle wychodzi, bo dzisiaj Kaczyński jest rosyjskim agentem, a jutro powie, że UFO Kaczyński steruje, że go w ogóle tego kosmici porwali, albo tak jak Wałęsa mówił, że prawda, tą z motorówką do stoczni to nie jego przywieźli, tylko sobowtóra.
Na to wygląda, że miał rację. Ja zresztą powiedziałem, że prawdopodobnie to tak jest. I od tego czasu to już ten sobowtór. Nie wiadomo, co zrobili z prawdziwym Wałęsą, tylko ten przywieziony przez esbeków sobowtór Wałęsy hula, prawda, i szaleje dalej. No. No to, muszę powiedzieć, że to jest dość rozpaczliwe w moim przekonaniu jednak. Znaczy nie wierzę, żeby ludzie w Platformie sobie nie zdawali sprawy, że już z tą narracją przeginają. Komisja, zapomnieliśmy powiedzieć, że będzie komisja do spraw wpływów rosyjskich reaktywowana. Ma być teraz rządowa komisja, teraz tak? Ma być rządowa? Tak. Ja sobie zażartowałem na Twitterze, że... Taki puściłem, no taki prima aprilis jakby, chociaż to nie 1 kwietnia, że likwidator TVP, ten tam pan Sygut, czy jak się nazywa, że sprzedał prawa autorskie do serialu Reset TVN-owi 24 i będzie robiony remake przez Sobieniowskiego i Tomasza Piątka. I ludzie to właściwie kupili. Większość komentujących mnie nie zauważyła, że ja się już wygłupiam, bo to już jest wszystko takim absurdem, że nie wiadomo, nie wiadomo, można z tym, no, bo właśnie nie można z tym poważnie dyskutować. No dobrze, ale wiesz, my można mówimy tylko kpić z tych bredni. Jeszcze ten Tusk, który o 3 w nocy go pogłos jakiś budzi i on zaczyna rzuca się na ten Twitter. Kaczyński, Putin, 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 Kaczyński, Putin. No dobrze, Rafał, ale my się premier z tego śmiejemy, poważnego kraju. Problem jest poważny, bo za 2 lata te przepisy wejdą w życie. Ja podejrzewam i też się tutaj zastanawiam razem z tobą, czy w ogóle Donald Tusk będzie w Polsce w tym czasie. Myślę, że on planuje, że nie będzie, bo rzeczywiście to jest też odwracanie uwagi. Teraz jak wspomniałaś o tym, że my dostaniemy jakieś pieniądze za migrantów, nie wiem, czy algorytmy YouTube'a reagują też na gesty, bo chciałem pokazać taki gest kojarzony ze sławnym tyczkarzem Kozakiewiczem. Bo tak zwany gest Kozakiewicz. Sobie państwo wyobraźcie, tu się zgina dziób pingwina, jak mówili w mojej szkole, tak, i że coś takiego. Katarski inwestor. Znowu, to jest metoda, bo Tusk już jest recyklingiem samego siebie. On sobie powtarza swoje stare numery ciągle. Zmyślono katarskiego inwestora, co to miał stocznie rewitalizować, tego to wszystko było z zupy wzięte, absolutnie nic tam nie było, żadnych inwestorów. Wyszukali w internecie jakieś parę literek arabskich, skleili z tego, że to tam miał być logo, w ogóle takie. I to jest to samo. Nikt w Unii Europejskiej nie wydał żadnego najmniejszego sygnału, że Ukraińcy mają być uważani za uchodźców i że ten mechanizm w jakiś sposób ma ich, i że mamy dostawać jakieś pieniądze. No mamy być same korzyści właściwie mają z tego wynikać. Tylko pytanie, dlaczego wtedy polscy europosłowie głosowali przeciwko, skoro to są same korzyści? No, to jest pływanie rozpaczliwcem i to jest wszystko na zasadzie odrzućmy, bo co, w końcu wiadomo, wyszło w końcu, że katarski inwestor nigdy nie istniał, że jest to bzdura, którą Tusk wymyślił, żeby rozładować napięcie. Ale się udało, bo już w tak zwanym międzyczasie było coś nowego. Zaraz będzie nowy pożar, zaraz będzie jakieś puk-puk odpukać, nie? Ale w nielaminowane, ale coś tam się zawsze może zdarzyć, a jak nie, to się wykreuje jakąś chucpę, żeby znowu odwrócić uwagę. Też w dużym stopniu ta chucpa z oskarżaniem PiS-u o rosyjskość jest odwracaniem uwagi, no, między innymi od paktu migracyjnego oczywiście. Podpisali, jak teraz Tusk chodzi, mówi, nie przyjmiemy żadnych tych, ja wam gwarantuję, a potem sobie szukajcie wiatru w polu. Ja tylko się teraz zastanawiam, bo wydaje mi się, że plan Tuska to było wygrać wybory prezydenckie. I on wierzył, że wygra, wydaje mi się. Uwierzył, że uda się zrobić taki efekt, no nazwijmy to efekt Le Pen. Tak, we Francji jest od dawna, że jest do drugiej tury Marine Le Pen, którą wszystkie media obrzucają błotem, że ona jest faszystką, więc jak wchodzi faszystka do drugiej tury, to może z nią wejść wiadro, worek kartofli albo Emmanuel Macron, albo ktokolwiek, to nie ma znaczenia, ludzie zagłosują na to wiadro, żeby nie faszystka. I wydaje mi się, że Tusk sobie tak wyobraził. Odstrzeli Hołownię, co nie jest trudne, bo mało poważny partner. Odstrzeli Trzaskowskiego, co też nie jest trudne. Zwłaszcza jak Trzaskowski idzie w takie te, bo pewnie go tam też podpuścili, żeby właśnie poszedł w takie skrajną lewicę, a potem mu zawsze można powiedzieć, no ale Rafał, wiesz, ty masz za duży elektorat negatywny, bo żeś poszedł w jakieś głupie lewactwa tutaj, żeby... No jednak musimy się zwrócić w kierunku katolików. Ale prezydent musi mieć 51% głosów, prawda, więc ktoś o skrajnych poglądach się nie nadaje na prezydenta. No i taki był moim zdaniem plan, że Tusk wystartuje, zostanie tym prezydentem i prawdopodobnie, jak zgodnie z tradycją pierwszego polskiego elekcyjnego prezydenta, czyli Henryka Walezego,
nie będzie się w ogóle, będzie się zajmował w takim stopniu Polską jako prezydent, jak Biedroń się zajmował Słupskim, jak był prezydentem Słupskim. Ile tam było tych podróży? No więcej niż dni, więcej niż dni w roku. Tak, albo niż dni roboczych. Samych wycieczek z panem Śmiszkiem, gdzie jak nie wiem, kto zresztą też za chucpa, że ktoś im oddał. Aha, mówisz o tej aferze, tak? No, ale jakiej aferze? Że pan Buda powiedział na nich, że nazwał ich mężem. No właśnie, a tutaj słyszałem, ale nie rozumiem. Na przecież oni się latami domagali, no to pani Gozdera, no to taka podróbka Moniki Olejnik. Jakby u Chińczyków zamówić, to by właśnie ją przysłali. Ale to trochę słabsza jakość, ale oni się latami domagali, że oni chcą być traktowani jak normalne związki małżeńskie. No to potraktował ich, powiedział, że są mężem i żoną. Spazmy po prostu i pani Gozdyra się miotając. Mężem pana mąż lub żona. O. No bardzo dobrze, nie chciał przydzielać ról społecznych. Kto go do tego upoważniał, żeby ten... No to właściwie patrząc na to, co teraz proponuje warszawski ratusz, no to z szacunkiem. No to tak? Z szacunkiem się do nich odniósł. A ci wariują, prawda? Bo nie ten się odniósł. Każda okazja jest dobra, żeby powariować. Ale wracam do planów Tuska. Byłem przekonany i jak myślę, że on by tak chciał nadal, to znaczy liczył na to, że jak wyeliminuje antypisowskich rywali do prezydentury i wystartuje tak, że wyjdzie z pisowcem do drugiej tury, to nawet on ze swoim całym znanym ludziom dorobkiem wygra, bo będzie lepszy od pisowca. Nie wiem, Marine Le Pen też chyba w końcu wygra wybory, tak wychodzi w tej chwili we Francji, bo już za długo ten numer był powtarzany. Ale myślę, że Tusk może mieć problem z doczekaniem do tych wyborów prezydenckich w sensie politycznym. I zastanawiam się, czy on nie idzie już na to w tej chwili, ponieważ zawalił się jego plan. To widać, ewidentnie się zawalił. Samorządowe wybory nie wypaliły. Europejskie też już widać, że kiepsko jest, bo się miotają po prostu jak przysłowiowe żyjątko na grzebieniu, więc coś tam... Z drugiej strony, no właśnie, pakt migracyjny. No, szefem Komisji Europejskiej chyba nie zostanie, chociaż też nie jesteśmy pewni, czy pani Urszula po raz kolejny. Nie, myślę, że pani Urszula już ogłosiła, że ona chce być. Być, ale wiesz. No to chcieć. Chce być, to może jej ktoś jej plany pokrzyżować, ale raczej nie Donald Tusk, szczerze mówiąc. No też mi się nie sądzę. Nie wierzę w aż taką jego sprawczość, w ogóle nie wierzę w jego sprawczość. Ale coś tam może wybłaga, wyprosi, chociaż nie wiem, bo wdzięczność nie istnieje w polityce, a on już w tej chwili nie będzie miał nic do zaproponowania, tylko przyjdzie najwyżej, żeby no patrzcie, to ja jestem ten, co uwalił CPK, to ja jestem ten, co uwalił atom w Polsce, to ja jestem ten, co wam otworzył drogę do, prawda, rozmaitych biznesów tutaj w Polsce, no to dajcie mi coś w zamian. Nie wiem, czy mu dadzą, ale to jest, może to być wariant ratunkowy, bo nie wspomnieliśmy jeszcze o jednym. Wydaje mi się, że największym niepowodzeniem Tuska, i tu czuję się w drobniutkiej części, możemy się czuć współsprawcami tego, żeśmy stali się jego problemem naprawdę poważnym, no to jest to, że nie udało się odtworzyć sytuacji bezpieczeństwa informacyjnego. Mówisz o tych wspaniałych notowaniach czystej wody. Mówię o tym tak. Mówię oczywiście, że chodzi o to, że jak... Te wszystkie poprzednie chucpy Tusk wyczyniał i prawda do 2014 był największym przyjacielem Putina, bo tak Niemcy kazali, żebyśmy i normalizował stosunki z Rosją, jak weszły zielone ludziki na Krym, to z dnia na dzień nagle się stał największym wrogiem Putina, prawda, zaczął ten, że te przyjacielem Putina największym to jest Kaczyński, bo to już wtedy tam takie były skoki tej narracji. To dlaczego to chodziło? Bo dla najgłupszy nawet przekaz, jaki wydał z siebie Tusk, dla wielkiej części Polaków był jedynym przekazem, do którego mieli dostęp. I to mieli dostęp nie w programach informacyjnych, bo to nie jest ważne, tylko w jakimś tam, jakimś X-Faktor, ktoś z jury rzucił żarcik, prawda, albo... No mieli to, po latach 90. odziedziczyli, po Michnikowszczyźnie starej odziedziczyli, to właśnie takie pełne poczucie bezpieczeństwa, że cokolwiek głupiego zrobią, to będzie to przedstawione w taki sposób, że kiedyś była taka pani Janina Paradowska, już nie żyje, to był wzorzec takiego, że ona miała fantastyczną zdolność, że coś się ukrywało, się jakiś fakt i ona potrafiła w żywo oczy, że co za bzdura, jaka w ogóle... Także nawet najbardziej pewny swego człowiek głupią, no bo tu osoba, o której mówią, że taka wielka dziennikarka, oni się tam świetnie potrafili zawsze nadymać nawzajem. Taka, i ona mówi, co? Raport o rozwiązaniu w OSI? Sterta bredni.
Pamiętam. Raport tam z WSI miał w komisji 400 stron, faks jeszcze setki nie wypluł, prawda? A już pani Paradowska w TVN nie będzie tam są bredni, tak, że w ogóle głupoty tam są same i tego. Ale no mieli takie bezpieczeństwo informacyjne. Myśleli, że co, że wlezą na Woronicza i na plac i to odtworzą. A nie, ponieważ okazało, że ludzie są żywi, a nie worek kartofli, który po prostu jak im się przełączy nagle z Rachonia na Czyża, to będą Czyża tak samo słuchać, jak słuchali Rachonia. No ale tam, a widziałeś, to już taka humorystyczna wstawka. Nie wiem, czy to był ten tydzień, czy poprzedni po tych pożarach, tę relację reportera Panoramy. Widziałeś pewnie. Nie, jeżeli coś widziałaś, to ci się zdawało. Pani profesor doktor rehabilitowana z Gazety Wyborczej powie, że to był tak zwany akustik, coś tam, delayed system. No tak. Pogłos w słuchawce. Tak, powoduje efekt. W ogóle nie powiedział tego słowa, co powiedział, prawda? Bo może przedstawić badanie językomatem, że 0,0 słowa na K padło i w ogóle wam się wszystkim przywidziało. Rafale, dostałam informację, przepraszam, że przerywam, do słuchawki, że 3 minuty nam tylko zostały. Rzeczywiście ten czas, tak patrzę na zegarek, bardzo szybko nam płynie, więc musimy jeszcze powiedzieć o sytuacji na Słowacji. Sytuacja na Słowacji, nie mamy wpływu, chociaż oczywiście teraz znowu próba wmontowania tego, że do premiera Fico strzelał jakiś pisowiec zadaniowany przez Kaczyńskiego, zadaniowanego przez Putina. Pojawi się, czy już się pojawiła? Chyba się już pojawiła, no bo oczywiście premier Fico właśnie był bardzo atakowany jako prorosyjski i taki mniej więcej ten timing Platformy, która dzień po tym zamachu wypuściła taki spot obrzydliwy z jakimiś stosami czaszek, prawda, i to właściwie to już wynikało, że Kaczyński to nie tylko ten Putina, ale i Stalina, że w Katyń to Pizy zrobił. No już jakieś takie, no i muszę powiedzieć, najobrzydliwsze czyny w polskiej polityce to jest to, czego się dopuszcza pani Magdalena Adamowicz. Czyli otwarty list do Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Kurskiego. I znowu powtórzenie tego samego kłamstwa, mimo wyroku sądowego, gdzie sąd stwierdził, że absolutne łączenie pana, jak mu tam Wilmonta, z mordercy, z TVP, czy jakąkolwiek inną inspiracją, poza jego własnym wewnętrznym wariactwem, gdzie sobie wmówił, że pan Adamowicz był odpowiedzialny za to, że go wsadzili do więzienia, że nie ma żadnych tutaj tej, nie, pani Adamowicz, która zinstrumentalizowała śmierć swojego męża z fantastycznym dla siebie wynikiem, prawda, bo nawet jej się nie ośmielili skazać w końcu za te przekręty finansowe, które były zarzucane jej mężowi. I to też... No, została europosłanką. Została europosłanką, nie stawiała się, to się jej adwokat nie stawiał, to ona była chora na brukselozę, bo w tym czasie, jak przedstawiała zaświadczenie, że jest ciężko chora, obłożnie, to występowała w Brukseli. W każdym razie sąd nie stwierdził, że nie było przekrętów, ale też umorzył z powodu, że jest sądem gdańskim, a to wiadomo... No sądy tak. Gdańskie są jeszcze bardziej sądami. Już podsumowując, co pan i Jacek Kurski uczyniliście mojemu mężowi, czyli tutaj znów ten sam. No ten i wreszcie, gdyby był jakiś uczciwy sąd w Polsce jeszcze, któremu można ufać, to właściwie ta pani powinna zostać pozwana. No ale to się najwyżej też nie będzie stało, no bo sugerowanie, że Jarosław Kaczyński z Jackiem Kurskim coś uczynili jej mężowi. No jest ten taniec na trumnie nieustanny, no ale jak się... Ohydne. To jest, muszę powiedzieć, jedna z najobrzydliwszych rzeczy w polskiej, w tej polityce PO-owskiej, to jest ta nekropolityka. To wywijanie zwłokami rozmaitymi I tu kończymy, Rafał. Mało optymistycznie, ale tak się też czasami zdarza. Proszę państwa, jesteśmy o to, żeby optymistyczni, tylko żeby skomentować wydarzenia tygodnia. A wydarzenia tygodnia są takie, że już nie zasługują na poważny komentarz, tylko na to, żeby sobie jaja z nich robić. Bardzo ci dziękuję. Rafał Ziemkiewicz, polityczne podsumowanie tygodnia według Rafała Ziemkiewicza. A ja od razu zapraszam państwa na Salonik Polityczny. Niedziela, godzina 11 o stałej porze. Tak jest. Tak, bardzo państwu dziękuję. I oczywiście zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. Do widzenia, do zobaczenia.